Południe 11 lipca na placu przy pomniku Orląt Lwowskich uczczono pamięć ofiar zbrodni popełnionych przez ukraińską powstańczą armię na ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. W ten dzień przypadła 70. rocznica kulminacji tragicznych wydarzeń, które do dziś pozostają w pamięci pochodzących z Kresów najstarszych mieszkańców naszego regionu. Na miejscu nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz oraz mieszkańców. Gościem specjalnym był europoseł Jacek Kurski. Po złożeniu wieńców zebrani wzięli udział w uroczystej mszy świętej, a następnie w wykładzie i koncercie patriotycznym. O Katyniu mówi się tyle, kręci się filmy. Wszyscy wiedzą o Katyniu. Na Wołyniu wydarzyło się 5 Katyniów i to o wiele bardziej dramatycznym przebiegu. Oczywiście nie ma co relatywizować, Katyń był potworny, strzelanie w tył głowy było straszne, ale tu mieliśmy do czynienia po prostu z barbarzyńskimi, apokaliptycznymi aktami zbrodni na kobietach, na starcach, na dzieciach. Uroczystość zorganizowało Lubańskie Stowarzyszenie Mieszkańców Panaceum we współpracy ze Starostwem Powiatowym. W maju podczas konferencji, w której brało udział 67 lubańskich przedsiębiorców, powołano Radę Gospodarczą Miasta Lubania. W ubiegłym tygodniu Rada spotkała się i wyłoniła swojego przedstawiciela w osobie Roberta Daszkiewicza. Rada obecnie pracuje nad stworzeniem długofalowego i krótkoterminowego planu współpracy przedsiębiorców z władzami miasta. Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich przedsiębiorców, którzy chcieliby przekazać lub podzielić się z wszelkimi jakimiś informacjami, pomysłami, do kontaktowania się ze mną. Można to zrobić pod adresem mailowym r.daszkiewicz@wp.pl. My ze swojej strony postaramy się w tym momencie wszystkie wasze pomysły, wszelkie spostrzeżenia ubrać jakoś w całość i przedstawiać to Urzędu Miasta, który zdeklarował dużą chęć współpracy z nami, by poprawić życie przedsiębiorców, jak i mieszkańców miasta Lubania. Następne spotkania Rady oraz dyskusje nad pomysłami odbędą się w kolejnych miesiącach. Trwają wakacje. Dzieci korzystają z dostępnych w mieście sposobów spędzania wolnego czasu. Grupa dzieci z wypoczynku letniego przy parafii Świętej Trójcy w Lubaniu zwiedziła Muzeum Regionalne i Wieżę Bracką oraz zagościła u burmistrza miasta Lubania. Dzieci bardzo są szczęśliwe, zadowolone, bo pomimo, że mieszkają w Lubaniu, nie zawsze nadarza się taka okazja, żeby zwiedzić zabytki, żeby zobaczyć panoramę miasta z góry i żeby posiedzieć w gabinecie u pana burmistrza. Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów Odnowa oraz Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej zapraszają na 19. Międzynarodowy Abstynencki Festiwal Muzyczny Leśna 2013 oraz Zlot Rodzin Abstynenckich, który odbywać się będzie w dniach od 18 do 21 lipca w Ośrodku Wypoczynkowym Baworowa.